Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj jest 9 dzień mojej wędrówki Niech to Hel, czyli ze Świnoujścia na Hel. Idę póki co czerwonym szlakiem. Jestem obecnie w Słowińskim Parku Narodowym. Jest to parking. Parking, który znajduje się w Człopinie. Chciałbym teraz walnąć jakieś gafy, więc tutaj sprawdzam na mapie rowy. Tędy sobie szliśmy. Gdzie jestem? Smodzińsko. Ale mapa nie ma tutaj mojej miejscowości. Człochy. Jesteśmy w Człochach? Jesteśmy tutaj. Smodzino. Ale nie do końca w Smodzinie, bo ja zaraz sprawdzę. Oni tutaj trochę kłamią. Ponieważ Czołpino. Garno to długie. O! Już je widzę, gdzie jestem. Jesteśmy tutaj. Wczoraj wyszliśmy z rowów. Szliśmy sobie tutaj czerwonym szlakiem koło jeziora Garno. Później mieliśmy Dołgie Małe, Dołgie Duże, gdzie była ta żereń bobrowa. I jesteśmy obecnie w Czołpino. I teraz za chwileczkę idziemy tutaj w stronę wydm, więc będzie dzisiaj troszeczkę wiało, aczkolwiek na niebie żadnej chmurki, więc pogoda dzisiaj jest idealna. No i później tutaj przejdziemy do Łeby, a pójdziemy, moi drodzy, już się sprawdzam gdzie, w Łebie się nie zatrzymujemy, tylko lecimy dalej do, albo do Sarbz. Coś tam, albo do Ulinia. Do Ulinia będzie jakieś 35 km. No, to taki plan na dzisiaj. Dzisiaj do przejścia według mapy około 9 godzin, no, ale w moim przypadku to będzie pewnie jakieś 10 lub 11, ale spokojnie, dzisiaj wyruszam specjalnie wcześniej, jest 8:30. A tutaj mamy do czynienia z bardzo rzadkim gatunkiem woskownicy europejskiej. Występuje tylko w pasie nadmorskim i wydziela taką żywicę, która ma zapach cytrynowy. Nic nie czuję, więc chyba mam COVID-a. Idę się przeleczyć. Wszędzie widać ślady mieszkańców lasu, którzy przycinali szlak w poprzek. Im jako jedynym wolno schodzić ze ścieżki i nie trzymać się szlaku. A właściwie nawet byłoby wskazane, żeby nie trzymali się szlaku. Dzisiaj rano przywitała mnie sarenka, która tak bezstresowo pasła się w okolicy kampera. Liczę na to, że spotkam jeszcze dzisiaj jakieś zwierzę, bo jest ich tutaj dosyć dużo. No, w końcu jest rezerwat. Chociaż za chwileczkę będę na wydmach i tam raczej może być słabo. No chyba, że spotkam dziki, słynne dziki, które biegają po plaży i straszą turystów. Bardzo ubolewam nad tym, że nie mam czasu, żeby odbić trochę ze szlaku i pójść w kierunku latarni morskiej, która tutaj się znajduje. Też była taka fajna wieża widokowa, no ale znajduje się jakąś godzinę drogi od szlaku, znaczy godzinę tam i z powrotem. Może innym razem.
A tu, gdzie nie ma wody, jest tylko piach, suchy, suchy piach, pojawia się ona, piaskownica. Trawa, która wyrasta jako pierwsza na piachach, na wydmach, które zysypują pobliski las. Bohaterka, właściwie osadniczka, która przyprowadza tutaj życie. To ona użyźnia tą glebę i sprawia, że się dalej nie przesuwa. O, ale to jest taka ładniejsza trawka. Bo tak naprawdę to nie piaskownica jest jedyną trawą, która rośnie, tylko jeszcze jest druga, tylko nie pamiętam jej nazwy. I to jest jedna z tych. Znaczy piaskownica to jest ta albo ta. A jesteśmy teraz na wydmach Czołpowskich. Na piasku widać dokładnie ślady. Tutaj są ślady ptaszka. A nie wiem, czy to nie jest ślad żmij. Czy jest około, trochę dookoła. Albo jakichś robaczków. Czyli jednym słowem, wydmy żyją. Nie jest tak, że na takim trudnym terenie pozbawionym wody nie ma życia. To nie jest też pustynia, to jest tylko wydma. Taka ciekawostka, że na samym początku wydm teren był podmokły, dlatego też tam były takie kładki drewniane dla turystów na szlaku. A teraz jesteśmy na przestrzeni, gdzie rosną tylko rośliny, które nie mają z tym problemu, z brakiem wody. Adoptują się do takich trudnych warunków. Właśnie piaskownica jest jedną z takich roślin. A za chwileczkę będzie morze. A wydmy powstają z piasku, który jest wypłukiwany przez morze na plażę. Później wiatr go przedmuchuje. Musi wiać z większą siłą niż 5 metrów na sekundę. Wtedy unosi ziarenka piasku do góry, przesuwa je i na początku tworzy się wydma o kształcie litery C. Ta środek wydmy, który jest wyższy, a wydmy potrafią dochodzić do 20 metrów, a może nawet i wyższe są. Jest cięższy, więc boki wydm, gdzie piasku jest mniej, one są lżejsze, łatwiejsze do przedmuchania, zagarniane są i tworzy się taki rogalik, taka litera C i dopiero później, gdy brzegi wydmy napotykają roślinność, to wtedy środek wydmy przesuwa się do przodu, ponieważ jest taki, ma większą siłę taką bezwładności i pochłania te drzewa, roślinność, którą napotyka. No i tak wydma potrafi się przemieszczać i pochłaniają z każdym rokiem kilka metrów lasu, który rośnie na jej drodze. I niby nic. Taka górka. A człowiek się może zmachać, wędrując po piachu. Tak sobie pomyślałem, że to jest super miejsce do treningu dla górskich biegaczy, którzy mieszkają nad morzem. Bieganie po wydmach. No myślę, że może wysokości tu się nie robi, ale na pewno kondycję, bo trzeba tutaj dużo więcej wkładać.
nakładać energii, żeby się wybić i podbiec do góry, ale z drugiej strony zbieganie jest przyjemne, ponieważ piasek amortyzuje. I bym porównał to do biegania w śniegu, ale w takim świeżym, miękkim puchu, nie w takim zbitym, gdzie zapadasz się po kolano i możesz sobie wyłamać. Super, muszę wytrzepać piasek z butów. Trochę mi się to jego nazbierało. Co prawda stuptuty chronią przed tym, żeby piasek wpadał do środka, ale się troszeczkę go dostało. Nie tak dużo, jakby dostało się go bez nich. Ale ważne jest to, żeby sobie wytrzepać z buta piasek, żeby nie obcierał, no i też żeby nie zniszczył błota na przykład. Polecam, jeśli będziecie tutaj, przyjść jak najwcześniej, żeby ominąć wszystkich turystów, którzy mogą trochę psuć klimat tego miejsca, ale trafiła mi się też piękna pogoda. Gdybym był tu wczoraj, oj, chyba bym przebiegł te wydmy. Nawet nie wiem, czy bym się kierował na plażę. Bo teraz za chwileczkę wchodzimy na plażę i dalsza droga, przynajmniej przez jakiś czas, będzie szła plażą w kierunku Łeby. Czuję, że śmierdzę. W ogóle super te buty trzymają. Jak teraz tutaj jest, przez chwilę są płyty takie betonowe, to czułem, jak się te buty wręcz kleją do tych płyt. Super podeszwa. I też fajne w tych butach jest to, że mają tutaj haczyk. Ten stóp tut ma akurat zatrzask, ale czasem może mieć też haczyk, którym zaczepiam tutaj o kółeczko, przepraszam, buty mają kółeczko metalowe, które zaczepiam, nie muszę o sznurówkę. A z tyłu mają wbudowany rzep i mój stóp tutaj też ma z tyłu rzep i się trzyma. Dodatkowo mógłbym tutaj sobie pociągnąć na przykład jakąś gumkę, wtedy one lepiej by chroniły. A swoją drogą jestem z nich mega zadowolony. 300 km. Na razie ani śladu uszczerbku na zdrowiu i są strasznie wygodne. Szczerze mówiąc, na długie szlaki, takie nizinne, gdzie trzeba przejść czasami asfaltem i tak dalej, polecam. Zajebiste. Czuję się na jakichś Karaibach. Ale w każdym razie do Łeby mam 23 km plażą. Jeszcze przed Łebą odbiję tak naprawdę w głąb. Tam czerwony szlak skręca i przechodzi przez kolejne wydmy do Latarni Morskiej. W tamtym kierunku. O, widać jakichś tam turystów na wydmach. Jest pięknie. Ktoś już chyba tędy dzisiaj szedł. To nie byłem ja, kreślę te zdjęcia po raz drugi.
Jaka zajebista plaża. Nie widać co latarni, ale coś tam sterczy w oddali. To co? Idziemy. Teraz przez najbliższe, myślę, że 3 godziny, jak nie dłużej, plaża. Mały przyjaciel i jego super chronione gniazdo. A mam wrażenie, że mamusia tego ptaszka tam sobie spaceruje po piasku. Nie jestem pewien, może to jest jakiś złodziej jajek, ale nie wygląda. Może zrobię przybliżenie, może uda mi się go dostrzec. Tutaj przy kępie się chowa. Postaram wystabilizować ujęcie. Przybliżenie. Widać coś? Jeśli nie, to musicie mi uwierzyć na słowo. Tak sobie idę, patrzę w ziemię i pomyślałem sobie, że może bym się rozejrzał dookoła, jak jest tu pięknie. I dostrzegam w oddali dwóch rowerzystów. Chłopaki do łeby jadą. Znaczy szukają zjazdu. Powiedzieli, że skusili się na wydmę. No i teraz muszę pedałować po piachu. A to nie był ich plan. Że nie jest wcale łatwo. No, przez dłuższy czas plaża była tylko moja, ale teraz zbliżam się do kolejnych wydm, bliżej Łeby. Tutaj, jak już na załączonym obrazku widać, turyści przyjechali, wysypali się na plażę. Dobrze, trzeba się dzielić. Ja za chwileczkę zejdę z plaży, odbijam tutaj na czerwony szlak, a właściwie idę czerwonym szlakiem cały czas. Na niebie nadciągnęły takie ciemne chmury, które za jakiś czas zakrywają słońce i robi się chłodno. Szczerze mówiąc, chętnie już wejdę troszeczkę w głąb lądu, żeby się troszeczkę ogrzać. A poza tym za chwileczkę chciałbym sobie zrobić przerwę na obiad, bo już jest tam 5 godzina marszu, 17 km. A przed nami wydma Łącka. Zabiorę palec, żebyście coś widzieli. Chyba największa wydma tutaj w okolicy. Największa, bo jak się przyjrzycie, na jej szczycie jest mnóstwo turystów. A to oznacza, że musi być najwyższą wydmą. Wydma Łącka ma około 500 hektarów, więc to jest kawał piachu. Wielka piaskownica Lakota.
i najwyższy szczyt waha się pomiędzy 30 a 42 metrami wysokości. Waha się, ponieważ wydma jest cały czas żywa i ruchoma i w zależności od siły wiatru rośnie albo się opada. Taka fala z piachu. Zaczęło, ale jest poniedziałek, jeszcze nie ma czerwca nawet. Turyści, pseudomodelki wchodzące poza wyznaczony teren, żeby sobie zrobić super zdjęcie na piachu. Najebani kolesie, zaczepiający ludzi. Pani, która sforsowała pierwsze 10 metrów, już dalej nie może. Wycieczka niepełnosprawnych. Kto tu przywiózł kolesia na wózku inwalidzkim? No i meleksiki i w ogóle rozwrzeszczane dzieci. Przerwa na małe co nieco. Jest godzina 14 i czuję to. Do przejścia mam jeszcze 19 km, jakieś 5,5 godziny drogi i muszę coś zjeść. Nawet trochę myślę, że będę szedł szybciej. Myślę, że tak na 20, to na 19, 20 tam dojdę na pewno. Ale po prostu już mi się z głodu. Jak zjem, to może przejdzie mi ten nastrój. A dzisiaj w kuchni pełno niespodzianek. Makaron z groszku, oliwki, ser, pomidory. Zajebiste. Zasadniczo nie zatrzymuję zegarka na postojach. Dla mnie się liczy jakby ogólny czas przejścia z przerwami, z postojami. Ja i tak właściwie wracam co chwila, żeby nakręcić coś. Sam aparat wracam, więc ja to nie mógłbym tak mierzyć tak sportowo. Po pierwsze, pokonuję i tak dłuższe, więcej kilometrów. O, jedzie. Kolejny wysyp. To jest tylko dwójeczka turystów. Może tam poginęli na piaskach. Ale pewnie zaraz będą wracać. A więc. Po pierwsze, boję się, że jak zrobię pauzę na postoju, to zapomnę ją uruchomić w momencie, gdy ruszę. Więc wolę mieć całościowy czas od wyruszenia do dojścia, do miejsca, w którym zmierzam. Mniej więcej tak mam średni czas przejścia. Mierzę to dla siebie i później po to, żeby ewentualnie w filmie podawać wyniki. Nie mam jakichś ambicji sportowych, takich, że muszę to pokonywać jakoś tam szybciej czy wolniej. No, to tyle. Jakiś brud, ten obiektyw. No niestety, znajdujemy się na terenie, przy obiekcie dawnego, chyba dawnej radiostacji wojskowej, ale niestety brama jest zamknięta, więc możemy się tylko obejść smakiem. Dobrze, więc ruszajmy dalej w kierunku Łeby. Coś czuję, że Łeba mnie dzisiaj powali na kolana. Kolejny dzień z rzędu. Czuję, że coś zjadłem.
Znaczy czuję, wiem, że coś zjadłem i zaczynam opadać. Opadać z sił. Znaczy zamula mnie jakoś tak, więc muszę przyspieszyć, żeby jakoś się obudzić. I wykrzesać z siebie energię. Tutaj pomiędzy kasą do parku, a wydmami jeżdżą meleksy. Dosyć często, więc jeśli, bo to jest chyba 8 km do przejścia, więc jeśli nie macie czasu albo nie lubicie chodzić, można sobie podjechać meleksikiem. Nie wiem, ile to kosztuje, bo kasa meleksów jest zamknięta, jest chyba otwarta tylko tam na początku trasy. Przepraszam, wprowadziłem was w błąd. Z tego co widzę z oddali, to wydmy ruchome są 2,5 km, czyli te 2,5 już przeszedłem, a Arabka jest 3 km. A ta brama, po której dostaliśmy, czyli 200 metrów stąd, to jest miejsce wyrzutni rakietowych. No. Czy to jest 5,5 km spacerkiem, godzinka. Albo troszeczkę więcej. O, goferek. Doszedłem na skraj parku. Dziękuję. I w końcu doczekałem się goferka. Jestem na skraju parku. Słowińska karczma. I to jest Słowiński Park Narodowy. Mają gofry i lody. A czuję, że potrzebuję cukru. Z malinami. Od razu lepiej. Ale uwaliłem się tym gofrem jak dziecko. Teraz ja mogę iść. Jaka łapa. Zobaczcie, jaka jabłonka zajebista. To jest wola życia. Zobaczcie, tutaj cały pień jest pusty. A pomimo tego ta jabłonka żyje. Niesamowite. O, wreszcie lepiej zobaczyli. Tutaj jakiś zabytek, dąb. Tutaj państwo chcą sobie zrobić zdjęcie, więc spadam. Jeszcze ostatnie spojrzenie na jabłonkę. Ja mam wam pokazać widok na jezioro tutaj. Jest wieża widokowa, ale niestety jest zamknięta, jest wyłączona z użycia. Widocznie no, z 3 lata temu chyba, a nie wchodziłem, ale widocznie już jest stara i stwarza zagrożenie. A trudno. Przeszedłem 24 km po swojemu. Teraz Arabka i Łeba. Myślę, że do Łeby mam jakieś 3 km. Więc będę tam za niecałą godzinkę. No i jaką godzinkę. Już z tego zmęczenia gadam głupoty. Mam nadzieję, że w Arabce jeszcze jakaś kolka wjedzie dla energii, odświeżenia umysłu. I do Łeby, a za Łebą i przez Łebę, później do Sarbsk i do Ulinia. Ojejku, co tu się dzieje? Piesek krzyczy, chce wyjść chyba, a nie może. No dobra, dobra, wróć. Do żadnej Rabki nie idę, tylko do Rąbka. A to jest plan sytuacyjny Rąbka. Nie wiem, gdzie jesteśmy. To jest chyba punkt kasa meleksów. A nie, to jest kasa meleksów. Czyli my jesteśmy tutaj, przy tej tablicy.
A, jesteśmy w rąbku. A, dobra, jesteśmy w rąbku. Liczyłem na to, że uda mi się może tu kupić jakąś kola, a z tego wynika, że muszę walić jeszcze do łeby. Czuciu chyba nic bardziej nie motywuje do intensywniejszej pracy ciężkiej, jak nagroda na końcu naszej drogi. A dzisiaj nie na końcu i nie wiem, czy nagroda będzie czekała na mnie kola. Hej ho, hej ho, do łeby by się szło. Ty, 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 ty. Lewa, lewa, lewa noga naprzód, lewa noga naprzód. Dla ojczyzny trzeba robić to. Najpierw palce, potem pięta, głowa do góry i dół wciągnięty. No powiem tak, po łebie nie spodziewam się niczego spektakularnego. Ja po prostu chcę tu kupić coś do picia i ruszać dalej. A niesamowite jest to, jak wystarczy wejść kilka metrów w głąb lądu i pogoda się za maksa zmienia. O, są delikatesy. Tadę! Mały sukces, ale tylko mały, ponieważ nie było napoju z czerwoną nakrętką. Był z niebieską. Wolę z czerwoną. Ale zadowolę się też niebieską. A niesamowite jest to, że ludzie dzielą się na tych, co wolą niebieski albo czerwony. Łeba, łeba! Przeskoczmy ją szybko, bo przed nami jeszcze jakieś chyba 12 km, więc... A jest godzina 16. O, ale pachnie dieslem. Jesteśmy w porcie. U, jaka łódka! O, zobacz, pokażę wam. Szacunek dla chłopaków, którzy tą łódką pływają. Nie wiem, trzeba mieć chyba silne nerwy. Tutaj leżą sieci, pachnie rybami. A swoją drogą to chyba... To jest od razu chyba taki targ rybny, mam wrażenie, że tutaj od razu chłopaki sprzedają to, co wyłowili w morzu. I właśnie stąd pochodzi świeża ryba. Jest i Mostek Zakochanych. Jest też statek piratów, więc są wszystkie atrakcje, jakich potrzebujemy nad morzem. Ale zagalopowałem się, ponieważ minąłem skręt czerwonego szlaku. Teraz muszę wrócić uliczkę wcześniej, ponieważ czerwony szlak nie idzie tym, znaczy przechodzi chwilę chyba tym deptakiem, ale zasadniczo koło poczty odbija w bok i ucieka z miasta. Ja zrobię to chętnie również. Powiem szczerze, że łeba nie urywa dupy. Zdecydowanie wolę pustkę, jak miałbym wybierać między większymi miastami nad morzem, to Ustka chyba wygrywa. Niezłe, że czerwony szlak prowadzi obok ulicy, obok chodnika, ale takim wałem. Tutaj wydaje mi się, że tylko miejscowi chodzą. Wędkarze. Nie ma tu żadnej ścieżki. A poprowadzono ten czerwony szlak. Niesamowite. Jestem bardzo ciekaw, co kierowało tutaj osobami, które wyznaczały ten szlak. A tutaj mamy jakąś karteczkę. Kulami sprzętu turystycznego i sportowego. Czerwony szlak, jak widzicie, jest tutaj na słupie. A teraz wchodzimy na mostek.
Tu własną łódkę stawia, ale szopę też stawiał. No. Grunt to pasja. Czasem liczy się sama idea i pomysł, wykonanie schodzi na drugi jej plan. Tam pan wędkarz sobie łowi ryby, wokół niego 7 kotów czekają, jak mu pójdzie, trzymają za niego kciuki. Chwilę z nim rozmawiałem, powiedział, że to są nie jego koty, tylko koty tutaj sąsiedztwa, które przychodzą zawsze do wędkarzy. Jak tu się rozstawiają, to te koty tak sobie krążą wokół tych wędkarzy. Czekają na jakieś malutkie przysmaki, na małe rybki, którymi wędkarze pogardzą, a one nie. Szlak zmienił troszeczkę swój klimat. Czuję się, jakbym był gdzieś w mazowieckim albo w łódzkim, a nie na pomorskim. A, coś mi wpadło do oka. Tutaj bobry zrobiły kawał dobrej roboty, tylko gdzie to pociągnęło tą gałąź? A to nie jest jedyna, tutaj dookoła też są powycinane przez bobry drzewa. I to jest niesamowite, bo to jest tak naprawdę jeszcze na terenie Łeby. Tutaj jaki był gruby pień i też sobie z nim dał radę, tylko tam w ogóle powycinane, tylko co one z nim zrobiły? I ta żereń bobrowa, może tam, po drugiej stronie rzeki, w tamtym miejscu. Może bobry mieszkają tutaj. Ja spotkam zaraz tutaj kogoś z miejscowych i się zapytam, czy mieszkają tutaj bobry. A tymczasem muszę ruszać. Nie mam czasu, żeby się tutaj na nich przyczajać. Tutaj jak sobie ktoś pięknie zrobił pomościk. Ekstra. Przedłużył sobie troszeczkę posesję. Wspaniałe miejsce na kawkę z rana czy tam wieczorem. A tutaj są łódeczki. Już wszystko wiem. Ja się tutaj spotkałem pana na terenie tego ośrodka i powiedział, że faktycznie mieszkają tu bobry, że wycinają te drzewa i transportuje je w górę kanału, ponieważ jest tam jezioro Sarpsko, dosyć duże jezioro, i one tam gdzieś pomieszkują sobie. Zuch zwierzęta. I po raz kolejny jestem żywym przykładem, że podróże uczą, podróże kształcą. No bo skąd bym wiedział, że w Łebie mieszkają bobry? I to jeszcze w symbiozie z mieszkańcami. Ale dziwnie, bo czerwony szlak prowadzi obok stadniny koni. Tutaj przez jakąś zamkniętą furtkę, a właściwie mógł tamtędy główną drogą prowadzić. A tutaj klucz jakoś tak dziwnie przez jakieś takie troszeczkę jakby tereny prywatne, ale chyba nie są prywatne. Tutaj salt camp. Jezioro, food truck. Czuję się troszeczkę jak na Mazurach, powiem szczerze. Teraz sprawdzałem aplikację
mam do przejścia 8 km i aplikacja mówi, że to będzie zajmie mi 2,5 godziny. No, znaczy z tego wnioskuję, że aplikacja uśrednia prędkość, nie wiem, pokazuje tak 3,5 km na godzinę, a ja mam 4,5, więc będę szybciej. Ale ten szlak tutaj dziwnie prowadzi. No i właśnie, bo ten szlak prowadził chyba nie to, prowadził chyba naokoło, bo na tym drzewie mamy znaczek, ale tutaj też mamy znaczek, że szlak zakręca w tamtą stronę, a ja przyszedłem stąd. Czyli na mapy 3 pokazują źle, pokazują coś zupełnie innego. Znaczy pokazują może stare obejście, a trzeba iść tędy. Wiosna to jest super czas na piesze wędrówki i może w przeciwieństwie do wypraw po górach, gdzie na przykład słyszałem, że z 2 tygodnie temu jeszcze na głównym szlaku beskidzkim leżał miejscami śnieg, to szlaki nizinne albo niższe góry, partie gór, tak jak właśnie główny szlak świętokrzyski, idealnie. Wszystko się budzi do życia. Może trochę insekty też, ale jest intensywnie, dużo zapachów, dużo kolorów, super jest, ciemno, o, tak jest lepiej, więc jest to fajny moment na wędrówkę. Latem to wszystko tak trochę przygasa, te kolory przynajmniej przygasają, jak walnie z nieba 35 stopni, to też się trudno wędruje, a tak może gdybym miał stać w miejscu, to krótkie spodenki to nie jest najlepszy wybór, bo dzisiaj było chyba 11 stopni, 11-13 w krótkich spodenkach zupełnie nie czułem, że jest mi zimno. Biedakowi tutaj końcówka ogona uszkodzili. Lepiej jakby zszedł z drogi, wiesz? No, wąż płukający własny ogon. Zwracajmy uwagę na mieszkańców lasu, którzy czasami wychodzą pod koniec dnia na drogę, żeby się wygrzać. Na przykład jemu ewidentnie ktoś przejechał po końcówce ogona. Taki dwóch tutaj lokalców jechał na rowerze. Nie wierzę w to, że ich ochorarze byli troszeczkę dyskutowali, więc mogli nie zauważyć. Ale wcześniej też było troszeczkę żuków. No właśnie troszeczkę zdychę rozjechanych w jednym miejscu. Albo rozgniecionych, jakby ktoś specjalnie tam je deptał. Myślę, że ludzie, którzy mieszkają na wsi i którzy żyją w bliskim kontakcie z naturą, ze zwierzętami, które dodatkowo hodują, mają zupełnie inny stosunek do zwierząt niż ludzie w mieście. A to dlatego, że hodują kury, hodują świnie na mięso i dla nich śmierć jest taka naturalna. Kiedyś pracowałem na takiej farmie ekologicznej i rodziły się koziołki, znaczy małe kózki. I ja mówię, o! Nazwę koziołka swoim, tam nie, nazwę. Wybieram sobie jednego koziołka i go nazwę. I gospodarz mówi, nie, koziołka nie nazywa. Ja mówię, czemu? Super jest. On mówi, koziołki idą do rzeźni. Więc jest tutaj taki bardziej stosunek do użytkowy do zwierząt. A poza tym współczesny rycerz z kopią. Dobra, to był wędkarz na rowerze.
I tak samo jest z dzikimi zwierzętami, z którymi oni walczą. Z kunami, z lisami, które duszą im kury i tak dalej. Więc rozumiem, że oni się nie rozczulają nad zaskrońcem, których mają mnóstwo w ogródku i których trochę się boją. Znaczy boją się, jakby nie chcą być ugryzieni, tak samo nie chcą, żeby zaskroniec ugryzł ich psa, czy tam, czy psa. Pies to burek i mam wrażenie, że na wsi psy dłużej nie żyją niż 3 lata. A bo to nie jest tak jak w mieście dla ludzi z psami, że to jest taki członek rodziny, czworonożne dziecko. Po prostu ma pilnować obejścia i tyle, nie? Masz czekać, pies jest na łańcuchu, nie biega luzem. No. Takie to moje... Przepraszam, telefon. Docieram do mojego miejsca, do którego zmierzałem. Jest 19:24. 11 godzin. 11 godzin i 1 minuta. 40, prawie 1 km drogi. A powiem tak, zajebisty odcinek. Super się szło. Bardzo ciekawy. Coraz bardziej się rozkręca na tym szlaku. Jestem zadowolony. Moi drodzy, w dźwięk tego akompaniamentu piły chciałbym wam podziękować za to, że dotrwaliście do końca odcinka. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście. Ja was żegnam. Zapraszam was na kolejny odcinek. A tymczasem niech to szlak. I bądźcie szczęśliwi. Yeah.